3, 4. Jak ja mam iść pierwsza, jak nie będę iść? Tutaj, chodź. Marysia, jak ci się podobało w Lenlambie? Super! A trochę więcej entuzjazmu? Super! Gdzie teraz idziemy? No chciałeś do fikoków. No tak, no to chodź. Idziemy na górę. Więc teraz dookoła, co się będzie dziać. Marysia szaleje na sali zabaw, którą widzicie za mną. A ja mam kilka przemyśleń po dzisiejszej wizycie w tkalni. Co? To tak jest trochę, że można coś robić w jednym miejscu, można nawet korzystać dokładnie z takiej samej przędzy, ale finalnie wychodzą nam dwa totalnie inne produkty. Ja wiem, że wiele z Was podejrzewało, że właśnie jakby moje tkanie i tworzenie chust dokonuje się w Lenlambie, więc dzisiaj był taki coming out trochę. Ale zasadniczo z drugiej strony, czemu mam udawać, że tak nie jest? Kurczę, robią kawał świetnej roboty, mają świetne krosna, znają się na swojej pracy, nawet jak jest jakaś wtopa, zawsze wychodzą z tego, wiecie, na takiej zasadzie, że jakoś to rozwiążemy, tak żeby obie strony były zadowolone i żadna ze stron nie była jakoś mocno stratna, jeżeli coś nawali, nie? A to jest rzadkie w firmach, to jest bardzo rzadkie. Ja wam kiedyś zresztą mówiłam, że jeżeli mnie jakaś firma zawiedzie, to ja kończę współpracę i szukam po prostu dalej. No i zobaczcie, z Lenlambem współpracuję już tyle czasu. I zobaczcie, mimo że robimy tak naprawdę to samo, bo obie nasze firmy tkają chusty do noszenia dzieci, to finalnie jednak ten produkt jest totalnie inny. Tak naprawdę nie do końca można to wszystko ze sobą porównać. Część rzeczy jest po prostu specyfiką danej firmy, której nie znajdziecie jakby w żadnej innej. Kwestia tak naprawdę tego, co kto lubi. I szczerze, super, że tak jest. I super, że jest aż tyle firm na rynku, bo dzięki temu do każdego trafi coś, co jemu się podoba. I tak powinno być. Lecimy do domku? Nie. Klara! To musimy po dzieci jechać już, wiesz? Jeszcze jedna mała rzecz. Ojejku. Proszę, no powiedz.
Powiedz. Idziemy kupić rzeczy na ten, na obóz. A kupisz mi coś? Pomyślę. Powiem wam, że padam normalnie. Ojej, myślałam, że zasnę za tą kierownicą. Ja lubię takie wyjazdy, ale powiem wam zupełnie szczerze, że dzisiaj nie wiem, jakiś biometr nie tego, czy o co chodzi. W każdym razie, ojej, kawy po prostu potrzebuję do żylnia. Papę. Tak, a tu Sarusia. I jeszcze tego banana? Nie. Nie, ulej. Aha, tu ulej. Tak, oblisz sobie paluszki. Ojku. To my robimy z Sarusią rosołek. Idziemy zabawiać resztę dzieci. Dobra, makaronik się ugotował. A tu rosołek, a dokładnie jego resztka. Od razu mówię, na ten bałagan tam nie patrzymy. Tu jest czyściutko jak łza. Jak to u każdej prawdziwej pani domu, nie? Jak to mówią. Zapytacie, czemu nie zamotam Sary. Sara, chcesz do chusty? Tak. Co? Tak. Jak to, chcesz do chusty? Tak. Chcesz do chusty? Naprawdę? To się nie dzieje. Chcesz do chusty? Do chusty, na plecy. Czekajcie. Dobra, zobaczymy. Obstawiam, że ucieknie zaraz. Dlatego zrozumiecie, o co chodzi z tym motaniem, nie? Ale dobra. Słuchajcie, nigdy nie wiadomo. O, widzicie? No chodź. No chodź. To już jest emerytura. Nie chcę. No właśnie. I to jest sposób, żeby ogólnie dziecko uciekło. Tak, już daje zupkę. Sara w ogóle jej już drugą dokładkę, słuchajcie. Właśnie. Lisia, mama! 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 Idę! Już idę! Tak, tak, zaraz usiądę. Boże, nawet kawę sobie zrobić nie można. Nie ma, się myje. Jajku. Kocham ten czajnik. Kocham. Kocham. Ubóstwiam. Naprawdę, jeżeli kiedyś będziecie szukać czajnika, który ma regulację temperatury, tylko to. Słuchajcie, no jakby nie patrzeć, dzisiejszy dzień był strasznie zabiegany i w ogóle taki mega, mega intensywny. A powiem wam szczerze, że strasznie mi się podobała ta rozmowa z Asią z Leny Lamba. Kurczę, mam nadzieję, że to nie była pierwsza i ostatnia tego typu wizyta u nich w tkalni, u nich w studiu. Mam nadzieję, że jeszcze nie jedna taka będzie. Słuchajcie, i zapomniałabym przecież o najważniejszym. Seans tkalni. Zapraszam was na krótki spektakl tego, jak pracuje Krosno i jak tkają się chusty kanguru.
obiecuję, że następnym razem dogadam się tak, żeby na innych krosnach nie było chust innych producentów i żebym mogła wejść na tą tkalnię i sama porobić ujęcia, bo wtedy bym pokazała Wam to jeszcze z innej strony, ale i tak jestem mega, mega wdzięczna dziewczynom z Leny Lamba, że w ogóle weszły na tkalnię, że nagrały to wszystko moim aparatem, więc także wielkie dzięki dziewczyny. No i co? Widzimy się już wkrótce. Pa, pa.